Cześć Dorota. Cześć Gosia. Kupę lat. Matko, kiedy zrobiłaś kurs? W maju? Edycja majowa, wydaje mi się. Tak. To już prawie rok będzie niedługo. No, fajnie, fajnie. Słuchaj, dzięki, że przyjęłaś moje zaproszenie. Bo tak sobie lubię się spotykać po jakimś czasie z osobami, z którymi się spotykałam przez te parę tygodni i drążyłyśmy różne tematy fotograficzne i tak chciałam się zapytać, jak ci leci w ogóle w biznesie. O. Tak ogólnie. Ja przede wszystkim dziękuję za zaproszenie. Dla mnie to jest, wiesz, ogromny zaszczyt być tutaj u ciebie. Wiesz, dla mnie ten rok zeszły był bardzo ważny, bo tak naprawdę to był taki pierwszy rok, kiedy ja wyszłam z takiej strefy komfortu i postanowiłam też trochę zintensyfikować swoje działania jakby reklamowe i generalnie mocniej być w tym biznesie. No i tak się zadziało, że w tej chwili naprawdę na brak projektów nie narzekam. Mam dużo, dużo różnych zleceń. A zeszły rok był bardzo obfity dla mnie w różne nowe doświadczenia. Między innymi to był kurs u ciebie, którego potrzebowałam do mojej pracy codziennej. Generalnie do życia, tak? Bo fotografujemy nie tylko, ja nie tylko fotografuję wnętrza, ale również fotografuję inspiracje, fotografuję krajobrazy, miejsca, w których przebywam. Także no, jest to coś, jest jakby to częścią w ogóle naszego życia, tak? Obraz w tej chwili jest ważniejszy niż słowo i generalnie ten kurs super wspominam. I przede wszystkim super wspominam dziewczyny, z którymi się poznałam, bo oprócz tego, że jest ogromna dawka wiedzy, no to przede wszystkim są relacje, tak, które są no, bardzo ważne, zwłaszcza w takich działalnościach, w jakich my jesteśmy tak na co dzień, gdzie w zasadzie pracujemy na własną rękę, jesteśmy same i w momencie, kiedy wchodzimy w nowe jakieś takie relacje towarzyskie, a często te relacje towarzyskie potem przekładają się na relacje zawodowe, no to w ogóle jest super, także ja te dwa razy w tygodniu, które spędzałam u ciebie, często to było 2 godziny, to naprawdę bardzo, bardzo miło wspominam. No nie ukrywam, intensywny jest kurs. Ale chciałam się dowiedzieć, bo od kiedy ty zaczęłaś projektować naprawdę? Ja w ogóle zaczęłam, w ogóle tak, porzuciłam korporację w którymś momencie mojego życia. Ile lat temu? Bo stwierdziłam, że 7? 8, już wiesz, straciłam rachubę, jakoś to kawał czasu. Mogłam sobie na tamtą chwilę pozwolić, poza tym miałam na tyle małe dzieci, które mnie potrzebowały, a więcej pracy i mój organizm jakby już nie dawał rady, często chorowałam. Frustrowało mnie to, że nie wiem, jak wygląda moje otoczenie najbliższe, bo moje życie było no strasznie napięte i w ogóle ja byłam generalnie cała spięta. I w pewnym momencie postanowiłam odejść z korpo, bez żadnego pomysłu tak na przyszłość. I pamiętam, że pracowałam prawie 20 lat w korpo w marketingu, zajmowałam się nowymi produktami. I pamiętam, wtedy już jakby oferta różnych szkoleń na naszym rynku była dosyć bogata i pamiętam, że znalazłam właśnie kurs homestagingu, no, gdzieś, który był pokrewny, tak, jakby dziedzina homestagingu jest pokrewna z marketingiem, w związku z tym postanowiłam, że no, żeby coś robić i dalej się rozwijać, skorzystam z tego kursu. Natomiast no, to było tak dawno temu, że wiedziałam, że jest chyba jeszcze trochę za wcześnie w Polsce na to, a być może, znaczy myślę, że źle oceniłam, bo gdybym wtedy rozwinęła to bardzo, to pewnie by była jedną z pierwszych osób, no nie wspominam o Marii, tak, która była, ale wiem, że dziewczyny wtedy zaczynały i są na rynku, natomiast ja jakoś nie do końca uwierzyłam w możliwości rozwoju wtedy homestagingu i trafiłam na kurs projektowania wnętrz. Okej.
I to w ogóle chyba było tak, że ja po tym kursie homestagingu dostałam propozycję jakiejś metamorfozy, zrobienia metamorfozy sypialni, czegoś drobnego i stwierdziłam, że a to jest w ogóle co innego i ja muszę tak naprawdę zacząć się szkolić z projektowania wnętrz, bo całe życie kochałam wnętrza i jeżeli chcę to robić, no to muszę tak naprawdę się szkolić. I trafiłam na kurs z projektowania wnętrz, jeden, potem drugi. No i tak jakby moja przygoda zaczęła się z wnętrzami. Na początku robiłam je dla najbliższych, dla siebie. Pamiętam jedno z pierwszych moich mieszkań, to było moje mieszkanie, które kupiłam na inwestycje pod wynajem. I jakby najpierw zrobiłam sama projekt, potem przygotowałam sama homestaging i nie dowierzałam, gdy okazało się, że w ciągu 24 godzin miałam mieszkanie wynajęte od momentu, kiedy wrzuciłam je na rynek, bo okazało się, że no, jest tak super przygotowane i tak fajnie zrobione, że miałam dwie pary, które się tak naprawdę no, konkurowały o to mieszkanie. Wow. Więc to było, to tak naprawdę wtedy poczułam, że to, co robię, ma sens i będę robić to dalej, tak, będę się rozwijać. Natomiast na początku rzeczywiście bardzo dużo projektów robiłam dla najbliższych, dla rodziny, dla znajomych, dla siebie, tak. Potem pamiętam, zrobiłam takie mieszkanie na flipa. Kupiliśmy taką z mężem taką ruinę z lat 70., w której chyba nawet wszystko wymieniliśmy. Łącznie z, chyba okna były nowe, tak? Okien chyba nie wymienialiśmy, ale generalnie łącznie z drzwiami wejściowymi, wszystko musieliśmy wymienić. No i tam pozmieniałam funkcję w tym mieszkaniu, a mieszkanie 28 metrów, więc tak naprawdę tu gdzieś ściankę przeniosłam, tu coś tu zrobiłam. I gdyby nie to, że mieszkanie było na czwartym piętrze, bez windy i z tym rzeczywiście mieliśmy ogromny problem. Mieszkanie obejrzało chyba ze 30 parę osób, które zachwycało się tym mieszkaniem. No natomiast dla wszystkich był problem z kondygnacją, tak, z czwartym piętrem. Ale nawet wśród oglądających był chłopak, który jest architektem wnętrz w Norwegii i powiedział, że gdyby nie to piętro, to by to mieszkanie kupił. Więc wtedy też poczułam kolejny raz, że to, co robię, ma sens i rzeczywiście, zresztą fajnie się projektuje mieszkania dla siebie, bo sky is no limit, po prostu robisz to, na co masz ochotę, bo w projektowaniu tak naprawdę no, bardzo musisz słuchać klienta, tak? I to też jest jakby jednym z czynnikiem sukcesów, tak, że do sukcesu, że jak dobrze słuchasz, to wracasz z tym, czego klient oczekuje i czego potrzebuje. Ja miałam w życiu do czynienia z architektami wnętrz, bo trochę mieszkań robiliśmy. No i nie zawsze to się zdarzało, tak, że czasem jakby architekci forsowali swoje rozwiązania, najgorzej było z budżetem, tak. Generalnie Pani za każdym taki razem. Budżet, a wy tak, macie taki budżet. Tak, za każdym razem ten budżet, który był dawany, no to gdzieś był przekraczany o 30-40%. Więc no to nie jest jakby no spełnianie tak i odpowiadanie na potrzeby klienta, no bo budżet no nie jest z gumy, tak. Jest bardzo ważny, bo to jest, no, od razu trzeba wiedzieć, tak, jaki się ma budżet i też mówić klientom, co z tego może być, tak, no, czy, nie wiem, zrobią kuchnię u stolarza, czy zrobią kuchnię modułową, tak, i ja tak pracuję. Ale to też jest szkoła, którą ja wyniosłam z korpo, że pracowanie z budżetem, no to jest pracowanie z budżetem, po prostu pilnujesz tego budżetu i tak go planujesz, żeby w ramach tego budżetu się wyrobić. I tak to wygląda. Korporacje nie do końca są takie złe, bo korporacje uczą nas zarządzania projektami, zarządzania właśnie budżetem, współpracy, uczą nas negocjacji. Tak naprawdę
Naprawdę dużo kompetencji można rozwijać w korporacjach. I mi się to wszystko potem udało przełożyć tutaj na tę moją własną działalność. I tak naprawdę dla mnie też takim ogromnym sukcesem był powrót mojego jednego z klientów, który wrócił do mnie, bo robi teraz drugie mieszkanie na wynajem, które właśnie robimy. I powrócił do mnie, tak? I to też jest takim dla mnie ogromnym tak sukcesem, że jest klient powracający, tak? No bo nie oszukujmy się, ale remonty są mega stresujące. Zawsze coś się w trakcie remontu wyskakuje. Trzeba nagle coś zmienić, trzeba nagle coś tak zdecydować o jakiejś zmianie, poprawić. Ktoś się pomyli. No jesteśmy wszyscy ludźmi, tak? Więc jest to mega stresujące. Ale no jakoś widocznie klient obdarzył mnie takim zaufaniem, że i coś wspominasz o trzecim mieszkaniu, więc w ogóle jestem o, super, zachwycona. Gratuluję. Gratuluję ci, strasznie ci gratuluję. Znaczy ja się zgadzam, bo sama jestem ex-corpo, 14 lat w zarządzaniu projektami i wprowadzaniu nowych produktów do życia. Prawda? Współpraca z marketingiem i realizowanie czyichś marzeń, no, urealnianie to była moja praca i zarządzanie nowymi produktami w Europie, więc dużo dobrych rzeczy można wynieść z korpo. Też dużo złych, zwłaszcza jeżeli chodzi o zdrowie. Natomiast jak się popatrzy, to warto nie zamykać tego okresu, tylko popatrzeć, co się tam nauczyło i wykorzystywać w swoim nowym zawodzie. Bo cokolwiek robimy, to nas wzbogaca tak naprawdę. I później staje się takim rezerwuarem doświadczeń, z których możemy czerpać w zupełnie innych miejscach, momentach życia. Po prostu się do nich odnosimy i jest nam łatwiej. Także to jest taka moja filozofia. Nie wiem, czy się zgadzasz, ale to jest, tak sobie pomyślałam. Nie? Tak jest. Tak jest. Zgadzam się, tak. Ja bardzo dużo rzeczy z mojego poprzedniego życia zawodowego przeniosłam tak, do mojej obecnej pracy. A odnośnie twojej obecnej, czyli łączysz projektowanie z homestagingiem, bo zarówno homestaging, jak no, usłyszałam, tak, i projektowanie, tak? Tak. Jak to się odbywa? Tego nie do końca powiedziałam. Wiesz co, mam bardzo dużo klientów, którzy robią mieszkania na wynajem. Mhm. W związku z tym jakby po zrobionym projekcie, znaczy projektuję i realizuję. Mhm. Zawsze oferuję tak naprawdę przygotowanie tego mieszkania do sesji, do prezentacji. I to jest tak jakby, no jakby dwa w jednym, tak? Już klient nie musi szukać. Czasem robię też sama zdjęcia, dzięki tobie. Zdjęcia oczywiście, tak? Ja robię i przed, w czasie inwentaryzacji, i w trakcie do dokumentacji i staram się oczywiście je robić tak jak zgodnie ze sztuką. Natomiast no, to jest fizyczna praca, no. Nie oszukujmy się, to jest fizyczna praca, a jak przychodzisz do mieszkania, jeszcze musisz je wcześniej przygotować. A to tak naprawdę powinno się dzielić jednak na dwa dni. Nie masz takiej możliwości. No to wtedy okazuje się, że na przykład nie zrobiłaś jednego ujęcia, które jest bardzo ważne. Dlatego ja mówię, żeby traktować zrobienie zdjęć nie jako część homestagingu, tylko jako osobny projekt, bo to jest ciężka praca fizyczna i homestaging też jest ciężką pracą fizyczną. No i żeby się tak nie dać wkręcić takie oczekiwania nawet klientów, że połapiemy i połączymy wszystko razem, będziemy mieć krótszy czas, tak wcale nie działa, bo to jest, trzeba do tego się skupić, a zwłaszcza jak mówisz, że masz problemy zdrowotne, no to nie, to trzeba się naprawdę dbać o siebie. Bo to jest schylanie się i nieraz przynoszenie i tak dalej. I też sugeruję zawsze, żeby sobie kogoś wziąć do pomocy na drugą stronę, żeby się nie nadźwigać. Natomiast ja rzeczywiście łączę, łączę tak, czasami robię same stylizacje, czasem robię same zdjęcia, ale to już dla znajomych. Jak na przykład właśnie wynajmują mieszkanie i biegnę i robię zdjęcia. Ratuj, Dorota, ratuj.
Także, bo to wiesz, no, ja jestem taka, że jak ktoś potrzebuje i wiem, że ma trudną sytuację, no to po prostu biegnę, robię zdjęcia, obrabiam, wysyłam i tyle, tak. A wiesz, dobro wraca, także. Tak, także, dobra wraca. Także pomagam jak mogę. A powiedz tak, wracając do biznesu, co według ciebie, tak, bo te rozmowy oglądają też osoby, które już są dłużej w biznesie, są osoby też, które po prostu zaczynają i tak twoje taka osobiste, takie twoje osobiste przemyślenia, to jest sobie zapisane takie pytanie, co decyduje o rozwoju biznesu? Nie mówię o sukcesie, tylko chodzi o rozwoju, czy to jest czas, czy to są no, na pewno pieniądze, prezentacja, relacje, jak byś to ujęła? Na pewno potrzebny jest czas do tego. To rzadko, zdarza się oczywiście, ale rzadko jest tak, że od razu masz, nie wiem, 10 klientów. Na pewno ważne jest networking i tutaj no naprawdę bez ludzi nie osiągniemy sukcesu. Ktoś zawsze ma jakieś mieszkanie, nie wiem, do wyremontowania, do zrobienia, do... Ja o tym mówię, tak mówię, co robię. I te pierwsze realizacje to właśnie były od rodziny i znajomych. Ktoś po prostu obdarzył mnie zaufaniem. Robiłam też swoje rzeczy, jakby swoje mieszkanie, swoje dwa w zasadzie mieszkania. I zbierałam portfolio, tak, no bo bez portfolio i bez, no bez takiego doświadczenia, no to trudno jest pozyskać takiego klienta z ulicy, mówiąc tak brzydko, tak. Bo tak naprawdę to grono ludzi, znajomych się kiedyś kończy, trzeba zacząć szukać równolegle osób, których nie znamy. Tak, ale... Powiem ci, ja miałam na przykład w tym roku taką śmieszną historię, ponieważ ja w ogóle na przykład stronę internetową i profil na Facebooku założyłam w maju, czy jakoś tak w połowie zeszłego roku. I wydawało mi się, że a po co mi ten profil na Facebooku, przecież nie wiem, wszyscy chyba tam wiedzą z tych moich prywatnych postów, że ja coś robię. Po czym się okazało, jak założyłam ten profil, że zadzwoniła moja koleżanka z pracy byłej i właśnie robiłam jej mieszkanie, tak. I zrobiła mi cały projekt właśnie z homestagingiem, bo dziewczyna też zajmuje się marketingiem, więc nie musiałam jej przekonywać, jak ważny jest homestaging w przygotowaniu właśnie i potem nawet w obecnych czasach wynajmie, że jeszcze tylko udaje się więcej z tego mieszkania wycisnąć. I wiesz, to są takie rzeczy, ja zawsze mówię, to gdzieś trzeba znaleźć taki złoty środek, tak, między tym, między mediami społecznościowymi, między twoją komunikacją, a między tak naprawdę życiem realnym, bo ja jednak mimo wszystko mam więcej klientów z takiego networkingu, tak, ktoś mnie polecił, komuś zrobiłam i taką pocztą pantoflową to gdzieś tam się rozeszło. To jest łańcuszek, tak. Czyli ja rozumiem, że na przykład jeżeli pośrednicy, to nie trzeba koniecznie mieć zlecenia od pośredników, ale fajnie się przedstawić pośrednikowi i on będzie polecał. Generalnie moim klientem końcowym zawsze jest inwestor, nie pośrednicy, tak. No w tej chwili też więcej robię rzeczy mimo wszystko z projektowania niż z homestagingu, więc siłą rzeczy no to są inwestorzy, tak, no tak. A nie pośrednicy. Okay. Ale wiesz, no czas pokaże. Ja zawsze mówię, że się nie zamykam, czy projektuję, czy homestaging. Nie zamykam się na jak jest homestaging, to robię projekt homestagingowy, jak jest projekt, robię projekt, jak jest metamorfoza, robię metamorfozę. Nie jestem osobą, która sobie wybiera, tak, wiesz, że też nie przebieram tak tych, oczywiście w tych ofertach, chociaż miałam taki moment, że nie byłam zainteresowana, bo już miałam tyle projektów, że nie zmieściłam tego w moim tutaj kalendarzu. Mhm. Czego się bardzo cieszę, tak? Super, czego się bardzo cieszę.
No pewnie, pewnie, gratulacje. Tego ci życzę, żebyś tak. Tak, tylko wiesz, jak to jest z tymi projektami, tylko jest tak, że one się ciągną i ciągną i ciągną i ciągną. I tak, tak już się nie możesz doczekać, wiesz, kiedy ten efekt końcowy, kiedy będziesz mogła pokazać. I, no. i to jest w projektowaniu bardzo słaba strona, taka, że to się ciągnie miesiącami. I jeszcze Pani Dorotko, jeszcze tej szapeczki brakuje pod nocnej, albo tego obrazka nie dokupiliśmy, no to jeszcze nieskończone, a Ty już chcesz zamknąć się, pochwalić światu. To najgorsze, wiesz, jeszcze ekipami, tak, bo jeszcze ta ekipa, jeszcze ta, a ta weszła, to tamta coś popsuła, to trzeba poprawić po tamtej. I to się tak ciągnie. No cóż, a potem jest naprawdę taka ogromna satysfakcja, ogromna satysfakcja. Także... No dobra. Ojejku, ale fajnie. Możemy sobie tak gadać. A ja mam pytanie następne, bo mam jeszcze trzy pytania do Ciebie. Przekaz wizualny. Bo tu nie chodzi tylko o fotografię, ale generalnie przekaz wizualny. To są też filmy, to są krótkie formy, rolki. No fotografia moja ulubiona oczywiście, no przecież jakby tam inaczej. Czy to ma w ogóle sens w rozwoju biznesu, czy jaka jest jego rola według Ciebie? Bardzo dużo. W tej chwili jesteśmy w ogóle w takim świecie zdigitalizowanym i jak patrzę zresztą na przykład na zasięgi w Instagramie, to zdjęcia to już przechodzą w ogóle do historii, tak? I teraz tylko generalnie filmy, rolki budują zasięgi bardzo. No ja powiem Ci, że gdyby nie mój syn, który ma smykałkę do tego, to chyba bym poległa w tym wszystkim. Oczywiście uczę się, ale nie wiem, on ma jakąś taką umiejętność, wiesz, dopasowania muzyki do kadru i potem jakoś tak dobrze to wszystko składa. Mi to wychodzi dużo gorzej, natomiast ja uważam, że bez tego to nie da się. Wiesz, no nasza branża no jest tak naprawdę, no, jeśli chodzi o obraz i o... Jest, no, bez tego by się nie dało, tak? My pokazujemy to, co robimy na zdjęciach, na filmach. Ja uważam, że jednak film jest w stanie pokazać jeszcze lepiej, jeszcze lepszą atmosferę i lepiej sprzedać niż zdjęcia, aczkolwiek zdjęcia... Ja na przykład osobiście wolę zdjęcia, tak? Bo ja, jak mam zdjęcie, to ja... Wiesz, oko moje zawiesza. Możesz się skupić, możesz sobie tak, zobaczyć, usiąść, tak, pooglądać, tak, tu przyjrzeć, dokładnie, powiększyć, oddalić. Każdy element sobie dokładnie analizuję i wiesz, jakby patrzę, czy to wszystko do siebie pasuje, patrzę na kolory, na elementy, na jakieś tam struktury, więc ja jestem fanką absolutnie zdjęć, dobrych zdjęć i bardzo lubię oglądać dobre zdjęcia. Natomiast no, wiem, że w tej chwili jakby tutaj film też jest ważny, a film nie odda, wiesz, no, film rzeczywiście daje taką atmosferę, natomiast jak chcesz więcej szczegółów wyhaczyć, to jednak zdjęcia, tak. Zdjęcia nie oddają atmosfery? No co ty, no. Znaczy, wiesz, oczywiście, ale wiesz co masz w filmach? W filmach masz muzykę. I to jest, jakbyś zdjęła z tych filmów muzykę. Muzyka podbija trochę emocje. To jest, prawda? Wiesz, jak jest dobrze dobrana, oczywiście, prawda? Muzyka to jest odpowiedzialna tak naprawdę w dużej mierze za jakby odbiór. To tak jest zresztą w reklamie, tak jest, to już wiemy, tak? No, tak jest odbiór. Natomiast, no i to jest... I tutaj jakbyś zdjęła z tych wszystkich filmów z Instagrama czy z innych muzykę, to by się okazało, że wiesz, że to, ups, tak, to zdjęcia byłyby rzeczywiście, natomiast, no nie, no oczywiście, no wiadomo, zdjęcia to zdjęcia. Że ludzie też odbierają, że jak ktoś robi dobre zdjęcia, to też sobie poradzi z filmem. No i to są inne trochę umiejętności, ale widzenie i patrzenie na przestrzeń, trzeba mieć to. I zaczęłam sama też kręcić filmy do moich ofert, także... Jest to inne medium. No jest tak i to jest wymóg dzisiejszych czasów tak naprawdę. Także tak. Ten świat ale jest naprawdę... bardzo ważne. Tak, natomiast no, osobiście ja jestem, szkoła, znaczy szkoła, nie z tej szkoły, ale ja osobiście jestem za zdjęciami, tak, zdecydowanie.
One się fajnie, tak się uzupełnia jedno i drugie, natomiast to widzenie się najlepiej wyrabia w momencie, kiedy się zaczyna fotografować i po prostu od fotografii do filmu, żeby się nauczyć patrzeć, a potem po prostu to jest następny krok, jak ktoś chce kręcić sam rolki, żeby wiedział, co pokazać, bo to jest naprawdę bardzo ważne, żeby wiedzieć jak i co. No i ten. Ale zgadzamy się. Film i fotografia, fotografia i film idą w parze. No to nie będę już więcej Cię tutaj męczyć, bo już powiedziałeś, co jest dla Ciebie fotografią. Bo ja wiesz, ja jestem monotematyczna. Fotografia to jest moja miłość i jeszcze jak patrzę, jak sobie piękni ludzie fotografują swoje wnętrza i to już w ogóle. Oglądam sobie zdjęcia projektantów, którzy są po szkołach artystycznych, prawda? Którzy mieli ten czas tych kilku lat i też musieli się fotografować od samego początku. I widzę ich zdjęcia, że ich zdjęcia są troszeczkę inne. I na przykład osoby, które wchodzą bardzo szybko, na przykład zmieniają zawód i tak dalej, nie mają tego czasu tak naprawdę tych paru lat na takie spokojne wejście w zawód, tylko od razu wchodzą w biznes. I to są takie momenty, gdzie chce się pokazać coś fajnego, co się zrobiło, a potem no nie potrafimy tego pokazać, bo widzimy oczami, ale nie potrafimy tego przenieść na telefon czy na aparat fotograficzny. I to jest właśnie taki, myślę, że to jest taki ból wielu osób. Tak mi się wydaje. Jak idziesz do szkoły artystycznej i idziesz takie studia, to wiadomo, że tam masz różne przedmioty. Różne przedmioty, wykłady i gdzieś tam się wszystko wokół sztuki kręci i ta fotografia też tam jest. A tutaj jak kończysz tylko wyłącznie jeden kurs, to tak naprawdę to nie wystarczy jeden kurs, tak? Bo tak naprawdę nie wiem, czy w homestagingu, czy przy projektowaniu wnętrz, to jakby jest jeszcze wiele rzeczy, które powinno się skończyć, tak? Żeby dopełnić tę pracę, którą robi się teraz, tak? I ja właśnie ten zeszły rok poświęciłam na to, żeby się podokształcać i jakąś taką miałam potrzebę. Myślę, że nie skończyłam jakby jeszcze tej edukacji. Szkolenia są ważne i cały czas świat się zmienia i należy się po prostu doszkalać, rozwijać i no i dzięki temu też tak, no biznes się będzie kręcił dalej, tak. Nie kończyć swojej przygody ze szkoleniami tylko teraz, tylko jeszcze dopełniać. Świat cały czas jest nowego. Także patrzeć, tak myślę, że patrzeć, co nam brakuje i szukać miejsca, gdzie się możemy tego nauczyć dobrze, prawda? Żeby zdobyć podstawy i dalej się rozwijać. To jest takie koło zamknięte, że to jest tak, uczymy się, zdobywam pierwsze zlecenia, szukamy pracy, spotykamy ludzi, pokazujemy, co robimy. Działanie marketingowe i znowu patrzymy, czego nam brakuje, znowu idziemy na szkolenie i już w tę maszynę wciągamy to szkolenie, jakby było czymś takim jak karmienie się, bo trzeba się karmić. Ja zawsze mówię, też mówię na kursie, że trzeba chodzić do muzeów, do galerii, tak. Oglądać dobre rzeczy, oglądać dobry design i wyrabiać swój indywidualny styl, bo jak będziemy wszyscy robić tak samo, no to jaka jest różnica między nami, konkurujemy tylko ceną, prawda? Natomiast jak nas coś wyróżnia takiego, że pokazujemy siebie i swoją wrażliwość, no to w tym momencie jesteśmy indywidualni i zdobywamy takich klientów, których inni by nie zdobyli, prawda? Także takie jest moje zdanie. Nie wiem, czy się zgadzasz, czy nie, ale tak sobie pomyślałam. Absolutnie się zgadzam, tak. No, także Dorotka, ja się umówiłam z Tobą na pół godziny, no i minęło. Dorotka, dziękuję Ci serdecznie. Życzę Ci jeszcze wszystkiego najlepszego w tym nowym roku, bo to jest dopiero początek lutego. Wspaniałych projektów, wspaniałych klientów, wielu poleceń, tak żebyś po prostu miała takie projekty, jakie sobie tylko wymarzysz. Bardzo Ci dziękuję.